Nie słuchajcie, to tajemnica, gdzie jesteśmy. Jestem tutaj tylko chwilę i zaraz wracam do domu, żeby... Żeby montować terrarium. Dokładnie. Pokaż, jaką super piłę masz. Wow, ale piłę masz. Nie idź tam, chodź, idziemy do lasu. Idziemy po gałęzie, po różne atrybuty prawdziwego terrarysty. I mam nadzieję, że coś się uda znaleźć, zanim będzie to totalnie ciemno. Co? Cynodonty? Nie, ortodonty. Nie wygląda to najlepiej. Eni, idź pierwsza. Idź pierwsza. Zerknij, czy wszystko gra tam. Okay. Masz piłę, ja nie mam nic, mam tylko kamerę. Oj, tam nagrywam, bez lipy. Nie no, dobra, nie wiem, czy to w sumie wrzucę, bo to jednak takie, kurde, chamskie trochę, co? To jak ja tak podchodzę do ciebie brzydko, idź pierwsza i w ogóle. Wiecie co? No to jednak nagrywam. Włączyć lampę? Jasne! Jasne, że mogę włączyć lampę. Nie włączyłem jej, bo nie lubię. Jasne, że mogę. Dobra, kochani, tu już gówno nagramy, także biorę co trzeba i wracamy do mnie na chatę. Wszyscy. Ty też, Eni, możesz przyjść. Nie, dzięki. Fuck you. Kochani, odpowiedzcie Eni na pytanie, jaki ze mnie jest youtuber. Dawajcie, posmarujcie mi tam elegancko, wazelinsem. Co? Powiedziałam, że przeciętny. Możesz mnie nie nagrywać z bliska, proszę cię. Nie. Sama jesteś przeciętna. No spójrzcie. No, to oczywiste. Ale przeciętniak. Dzisiaj ty nagrywasz. Cześć, kochani. Powiem wam, jaki Ed jest tak naprawdę. No powiedz jest tylko tak prawdę. Super. Czy tam jedzie twoja koleżanka? Tym pociągiem? Tak, chyba tak. Jak zobaczy, że nagrywamy, to pewnie nie wyjdzie. Wow, jakie ty jesteś dangerous. Wow. Ej, nie, nie wiedziałam, że tu coś takiego zrobili. Znaczy, to jest zrobione tylko po to, żeby ktoś, kto jest niepełnosprawny, mógł zjechać, ale chciałaś użyć ma też innego słowa, inne tak? zastosowania. Chciałaś użyć innego słowa, ale ty jesteś, wiesz co? Aż wstyd, że jesteś w imieniu odcinka. Nigdy bym nie pomyślał o sobie innym. Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Księga drugi! Fuck, opa, się wyjebałem od drzewo. Robimy terrarium, nie dla byle kogo, ale powiem o tym pointrze, żeby nie było, że spi***ać od razu na starcie. Takie wielkie terra w bardzo naturalnym stylu, ponieważ byliśmy dzisiaj w lesie, po ciemku, ale później było ciemno jak rozładowały nam się telefony, trzeba było ciąć, oczywiście drzewa już dawno leżały, żebyście sobie nie myśleli, że ja ścinałem żywe drzewka. Wzięliśmy tego sporo, różnych rozmiarów, dzisiaj brzuska. Spróbuj. Dobry drzewiec? No, dobry, no. Pachnie dobrym drzewcem? Także kochani, bez... Jedziemy z tematem. Jedliśmy? Eni, nie przyniosłaś w ogóle drewna. Nie wiesz, gdzie jest drewno? No siadaj, nie psuj mi kadru. Uff! A nie było lekko! Moi drodzy, mamy bardzo dużo brzozy. Takiej pięknej brzozy, a jeszcze zadbałem o to. Dobra, tak naprawdę nie do końca tak było, jak to było widać. Nie, totalnie nie do końca tak było. Tak naprawdę to Adi niósł wszystko sam. Tak. Mamy dużo brzozy. Takiej, która będzie obejmować dokładnie całe terra. Od góry do dołu. Żeby stworzyć tak jakby fragment lasu, taką przynajmniej mam na to wizję. Czyli brzuski porobimy tak. Do środka wjeżdża bojga cynodon. Masa osób myślę, że nie wie, czym jest bojga cynodon, a jeżeli wiedzą, czym jest bojga, to nie wiedzą, czym jest bojga cynodon. Bojga cynodon jest to największa bojga na świecie. Bojgi cynodon to naprawdę takie wielkie, jadowite, warunkowo jadowite, ogromne bojgi do tego, jadowite, wściekłe. Czyli to, co misiaczki lubią najbardziej, tygryski, kocurki.
Boa, dikocur. Także bardzo się cieszę, to są węże nadrzewne. Spędzają też czas oczywiście na ziemi, ale masę czasu poświęcają na wspinaczki i tak dalej. Istotne jest, aby terrarium było dość wysokie i w ogóle jako, że są wielkie, to terrarium powinno być... Plan jest taki, żeby wybrać najlepsze gałęzie, jakie tutaj mam, przyrządzę takie terrarium pod samicę. Samica na bank jest większa. A, w ogóle nie powiedziałem skąd mam i dlaczego nie mam jej teraz. Odbieram moje bojgi na ham. No jeśli ktoś z was będzie na ham, no to zapraszam, zbić pionę, pogadać i w ogóle, ale nie ogłaszam tego tak konkretnie, dlatego że ta giełda jest bardzo daleko. Ona jest przy samej Holandii praktycznie, więc strzelam, że niewielu jest widzów, którzy będą tam, ale jeżeli będziecie, to bardzo chętnie tam sobie pogadamy i w ogóle. Wybieram się też na zoo-egzotykę w Warszawie, która się odbędzie... Kiedy będzie zoo-egzotyka? Dokładnie, 4 września. 5 września. Niedziela. 4. Niedziela mówiłaś. 5 września. Nie wiem, w każdym razie wtedy, co jest zoo-egzotyka w Warszawie, to będę tam. Właśnie tak jak mówię, na ham 9 września odbieram, 10 września odbieram parkę boik, dorosłą parkę, dużą parkę. Mam nadzieję, że dostarczy ona wiele emocji, ponieważ zabawa z jadowitymi wężami jest zupełnie czymś innym. Ja kocham boigi, niestety trzeba wspomnieć o tym, że są mega padliwe, więc postaram się zapewnić im najlepsze warunki, jakie tylko się da, aby tym razem padliwe nie były. Więc myślę, że to już czas, żeby... podjechać pod to terra i zrobić tu totalne mistrzostwo. Czy się uda? Tak, uda się. 4 września jest. 4 września. No, czyli 4 września widzimy się w Warszawie za egzotyka. Zapraszam bardzo serdecznie, bardzo chętnie sobie zamienię z wami kilka zdań, zbiję pionę i w ogóle. Jedyne, czego mi tutaj brakuje na ten moment, to podłoże, ale teraz i tak skupiam się na tym, żeby to wszystko podeschło dobrze, było sprawne i tak dalej. Czego będę używał do klejenia? Klej na gorąco. Dlaczego klej na gorąco, nie silikon? Po pierwsze, nie mam silikonu. Po drugie, silikon okropnie śmierdzi przez bardzo długi czas w domu. Po trzecie, nie ma po trzecie. Ogólnie silikon byłby najlepszy, ale po prostu mnie on męczy. A że wilgotność tutaj będzie bardzo niska ogólnie, dlatego że wykorzystam inną metodę utrzymywania wilgoci, a raczej inną metodę dostarczania wilgotności boidze, zrobię po prostu kryjówkę wilgotną. Czyli tam będzie mech, tam będzie bardzo wysoka wilgotność, kiedy będzie potrzebowała wilgoci, zjeżdża tam, chowa się tam, linieje, czy co tam będzie chciała. A o tak w całości nie będę zraszał, bo po prostu, powiedzmy, przynosi to nieszczęścia. Dobra, bez przedłużania. Eni, wybijasz mi z rytmu. Gdzie jest piła? No, Eni. Ja chcę po piłę. Powiem wam, jak to dokładnie wyglądało. Leżała sobie brzoza, ktoś ją zciął po prostu i leżała sobie martwa brzoza, ale była dość wysoka. Więc ja ją pociachałem na kawałki i wszystkie te kawałki wziąłem ze sobą, wziąłem też inną, gruba też leżała taka brzoza. I tak samo odziałem dwa większe kawałki, tylko one nie są aż tak wysokie. Poza tym myślę, że zajmowałyby bardzo dużo miejsca, a nie dawałyby jakby możliwości do spinaczki i tak dalej, więc jest to trochę marnowanie miejsca. Więc tutaj wyciąłem takie momenty, ogoliłem tylko te gałązki, żeby po nich się mogła gdzieś tam zaczepiać. Jest to wąż, który jest dość smukły i myślę, że nie jest na pewno jakoś wyjątkowo ciężka. Natomiast część z tych gałęzi na pewno będzie połamana, ale tyle, co jest fajne, to że one są dość elastyczne w brzozie, więc może jakoś to da radę zrobić, żeby było fajnie. Dobra, jak na to ile przypiłowałem gałęzi, naprawdę tam dziabnięty lekko palec, to nic takiego. Okej. No nie, no. Wow, no jak Adi dotnie, jak Adi dotnie, no, no powiedz to. Chcesz coś powiedzieć? No jest. Chciałbym się p***ć, no ale nie mogę. Po prostu potrafiłabyś? Ktoś tu jest najlepszy i chyba nie będę pokazywał palcem. Ale... ktoś z tego obszaru. Ła, brzoza. Holy motherfucker. Powiem wam coś szczerze. Sąsiedzi nie są do końca zadowoleni, że jestem ich sąsiadem. Powiem więcej. Moja pracownia nie jest do końca przystosowana pod takie projekty. Nie wiem, czy to widać, ale tuż za tym znajduje się moja kuchnia. A tuż za tym znajduje się moje łóżko. Takie są moje realia.
ale i tak jestem szczęśliwy. Mistrzostwo! Ja wiem, że podniecam to tak jakbym, nie wiem, walił konia na swoje zdjęcia, ale... No wale! No zajebiście to wygląda, mega fajnie, mega mi się podoba, wygląda mega naturalnie. Jedna rzecz mi się tu nie podoba, ale nie zmienię tego, bo jest to... Pogarsza to jakby całą sterylność, czyli na przykład zrobi ściankę z korka i tak dalej. Jakby był problem z jakimikolwiek roztoczami, czy takimi różnymi innymi gównami, to tam się po prostu zbiera brud. Nie chcę takich rzeczy, chciałbym, żeby to było naprawdę czyściutko, sterylnie. Więc nie będę robił aż tak, żeby jeszcze ścianki z korka wrzucać czy coś w tym stylu. Myślę, że tak i tak będzie się bawiła świetnie. Nie było lekko, to już był grubszy kawałek. Tutaj jest siatka, na której będzie się opierała żarówka. No dokładnie, a więc moja wizja finalna taka. Wygląda banalnie, tak wiem, ale o to właśnie chodzi, ponieważ coś tam tkwi w prostocie. Geniusz tkwi w mojej prostocie. Według mnie to jest genialne, mega mi się podoba i powiem więcej, zawsze chciałem mieć takie. Po prostu fragment lasu i wygląda to według mnie mega naturalnie. Na dół dam torf, całość obsypię bardzo gęsto liśćmi dębu, co da jeszcze taki fajny charakter temu wszystkiemu. Na to pewnie rzucę jeszcze kawałek jakiegoś drzewka. Żeby to wszystko utwierdzić, biorę klej na gorąco i jedziemy z klejem. Musiałem dokonać pewnej modyfikacji kadru, ponieważ mój pistolet dokleję na gorąco, ma kabel o długości około 14 cm, więc nieco to utrudnia pracę, kiedy gniazdko mam centralnie po innych stronach. Ładujemy magazynek, mam sporo amunicji, bo jestem przygotowany na takie rzeczy i jedziemy na grubo. Chodź tu mała. A więc tak, w cenie 15,99 dostaliśmy dwa kebaby max na podwójnym mięsie. Robi wrażenie. Moi drodzy, przykleiłem to dość mocno powierzchownie, dlatego że to i tak samo w sobie dość dobrze trzyma. Widzę skazę. Myślę, że musicie przyznać, że robi wrażenie. Nie, naprawdę jestem mega zadowolony. Teraz wyobraźcie sobie tutaj. Tutaj wszystko będzie taka warstwa torfu, a na to bardzo gęsto liście. Rzucimy na to może jakąś czachę, bo mam fajne czaszunie też. No kurde, jestem mega, mega zadowolony z tego, bo nigdy nie zrobiłem takiego terra, a zawsze chciałem. Cieszę się, że to wszystko, że wszystkie tutaj te gałęzie to są brzozy, przez co to trzyma się jednego klimatu. I wąż i ja bardzo chętnie będziemy korzystać z tego terra. Wąż bardziej od wewnątrz, ja bardziej z zewnątrz. Minusy takiego terra? No na pewno będzie problem z obsługą takiego węża, bo wyobraźcie sobie, że wąż, który ma 2,5 metra, zrobi tak. Do tego jest warunkowo jadowity, wściekły i musisz go stąd wyjąć. Myślę, że to dość dużo wad, ale będzie fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony z efektu, jaki właśnie stworzyłem. Czuję się jak taki mały bóg, ponieważ stworzyłem świat. Stworzyłem świat dla mojej bojgi, Cynodon. Eni, proszę cię, abyś teraz podsumowała moją pracę. Powiedziałem tutaj, nie wiem czy słyszałaś, bardzo mądre słowa, no bo wiadomo, ja je wypowiedziałem, że jestem takim, powiedzmy, bogiem, prawda? Bo stworzyłem świat dla bojgi Cynodon. No tak, stworzyłem go i to szybciej niż 7 dni, więc powiedziałbym nawet, że jestem lepszy. Myślę, że stworzyłeś świat. No właśnie, stworzyłem świat, to jest najważniejsze w jej wypowiedzi tak naprawdę. Stworzyłeś świat, w którym może się bojka świetnie rozwijać. Dokładnie tak, świetnie rozwijać. O to chodziło właśnie w tym pytaniu głównie. Świetnie rozwijająca się bojka to jest to właśnie, czego oczekuję od niej. Czego ja oczekuję od dorosłej samicy bojgi, która ma też partnera. No, że będzie płodna bardzo. Oj tak, co najmniej tak płodna jak... Mniejsza. Powiedziałbym...
to, ale nie zabrzmi to najlepiej. Tak, liczę, że na pewno będą jaja i że będę miał bojgi cynodony dla was. Dla osób, które wjeżdżają na fajny poziom terrorystyczny, bo nie są to łatwe zwierzęta. Wiadomo, tak, są warunkowo jadowite, a ich jad wcale nie jest aż taki słaby, żeby lekceważyć to na pewno. Mówiłem o tym, ale powtórzę teraz a propos tego, dlaczego jest to już bardziej zaawansowane. Są to naprawdę duże węże. Jak na węża jadowitego, są to duże węże. Jak najbardziej można je trzymać w Polsce bez pozwolenia. I był o tym odcinek u Krystiana. Jest ich bardzo niewiele. Są mega wymagające, są bardzo padliwe. Chociaż te cynodony troszkę lepiej na pewno niż melanoty. Powiedz, czy miałaś jakieś do czynienia z cynodonem? Z mojego cynodon? Byłaś kiedyś ze mną u Krystiana, jak miał cynodona? Nie, chyba. On był malutki chyba taki. Nie, no byłaś wtedy, jak ona tak płaszczy szyję, tak jakby mocno i się tak... zawija i co strzelało we mnie. Byłaś, na pewno widziałaś. Są agresywne, są jadowite i są wielkie. Dlatego jest to coś, czym się jaram mega potężnie i jak tylko usłyszałem, że jest możliwość z mega legitnego, no nie ma bardziej legitnego miejsca, jak chodzi o bojgę cynodon niż to, z którego ją biorę, więc jestem pewny, że to jest po prostu czyściutka, piękna bojga cynodonik. Dorosła samica, dorosły samiec, z tego co wiem, to już na przyszły sezon będzie można dopuszczać. Może odrobinkę szybciej. Zobaczymy, nie będę się z tym spieszył, ponieważ bojgi też są takie, że lubią... padać. Lubią padać, to po pierwsze, a po drugie lubią się zjadać. Wyłączyło nam kamerę, pewnie i tak się zaraz rozładuje, więc będziemy kończyć. Mam nadzieję, że podoba wam się odcinek. Oczywiście jak tylko dostanę bojgę, zrobię totalnie oddzielny odcinek, żebyście zobaczyli, jak się ją obsługuje, bo sam jestem mega ciekawy. Czy mnie trafi? Coś konkretniejszego będę mówił na tamtym odcinku, więc teraz było tylko takie wprowadzenie. Pokazałem wam, gdzie sobie będzie mieszkać. I to tyle. Eni, jak oceniasz dzisiejszy odcinek z perspektywy widza, bo byłaś bardziej widzem i tragarzem? Tragarzem głównie byłam. Tak. I... chciałam też. I? Wydaje mi się, że bardzo spodobało się otoczenie stworzyłeś na nowego wężyka. I... widzowie też powinni być usatysfakcjonowani oglądając coś takiego. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Koniecznie powiedzcie mi, jak wam się ogląda moje filmy, czy podoba wam się to, w jaki sposób to przedstawiam, bo jestem tutaj totalnie sobą. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, koniecznie zostawcie suba, bo ja to normalnie jestem kolekcjonerem subskrypcji. I to bardziej niż zwierząt. Więc zostawcie, właśnie jestem początkującym. Jestem początkującym kolekcjonerem, ale pomóżcie mi rozwijać swoją pasję, więc zostawcie suba na dole, zostawcie łapę, komentarz dla zasięgów, udostępniajcie to gdzie tylko się da, żeby się niosło w świat. Dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, yo!